Proszę Państwa, na wszystkich kandydatów przygotowałem jabłuszka, rajskie jabłuszka z mojego regionu, ekologiczne, nigdy nie pryskane żadnym herbicydem. Takie malutkie, ale aby one były takim symbolem dobrej współpracy. Chciałbym, aby wojna Banino-Żukowo wreszcie się w naszej gminie zakończyła i aby wszyscy radni pracowali wspólnie, dzieląc ten tort budżetowy na wszystkie miejscowości gminy Żukowo. Ja pracuję w światowej firmie, jestem dyrektorem zarządzającym pracą 2000 osób, jeżdżę po całej Polsce, dwukrotnie otrzymałem nagrody za zarządzanie i menadżerstwo. Zostałem zaproszony również za granicę za moją działalność do Szwecji, Instytutu Wieloza, za moją działalność na rzecz zdrowia, prowadząc wykłady Stop dla raka i genetycznie modyfikowanej żywności. Akcja Nie pal śmieci, paju dzieci przynosi coraz większy pożytek. Moje panele masowo giną z gminy Żukowo, ale dowiedziałem się, że kradną je mieszkańcy spoza naszej gminy, przejeżdżając przez Żukowo i potem do mnie dzwonią, dziękując mi za tą akcję. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym powiedzieć o czymś, o czym mało ludzi w Żukowie wie. Wydałem płytę z piosenką Tuna Kaszuba, która okazała się... Mieliśmy zasadę, nie używamy żadnych materiałów, nie używamy żadnych materiałów. A to nie jest hipotyczne. Nie, absolutnie. Mówiliśmy, co ma się znajdować i to nie jest hipotyczne. Nagroda dla gminy Żukowo tak naprawdę. Ale proszę nie pokazywać, dobrze? Dobra. Tylko... Po spotkaniu można obejrzeć nagrodę spotkanie na przedstawiciela gminy Żukowo na festiwalu w ubiegłym roku w Pultusku z okazji 25-lecia z Masława. To trochę takie reklamy. Także życzę wszystkim powodzenia i wszystkim kandydatom. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drodzy mieszkańcy, chciałbym przede wszystkim zaprosić Państwa na wybory. Chciałbym, żebyście zaprosili rodziny i znajomych, żeby jak najwięcej osób poszło na wybory, bo wtedy głos Wasz będzie bardzo ważny. Wtedy będzie można powiedzieć, że chcemy mieć zdrowie, chcemy mieć kanalizację, bo oddaliśmy swój głos. Jeżeli nie pójdziemy na wybory, jeżeli mało osób pójdzie na wybory, no to wtedy jest sytuacja tego typu, że pewne inwestycje są nierealizowane. A więc zachęcam wszystkich Państwa na wybory. Chciałbym, żeby urząd po wyborach był otwarty dla mieszkańców, żeby burmistrz przyjmował mieszkańców z wszystkimi sprawami, żeby każdy mieszkaniec wychodząc z urzędu był zadowolony. Więc jeszcze raz apeluję o udział w wyborach. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gmina to jest wspólnota mieszkańców i my wszyscy ją tworzymy. I od tego, kto zostanie obdarzony przez naszych wyborców głosem, będzie zależało to, jak będą te zadania, które należą do samorządu gminnego, wykonywane. Nasz klub, Kaszubskie Zrzeszenie Wyborcze, to jest grupa ludzi, którzy są gotowi do tej pracy i polecam Państwu ich przy głosowaniu 16 listopada. Dlatego, że sam burmistrz to jest tylko cząstka. Trzeba mieć silną pozycję w Radzie Miejskiej i gwarantujemy, że jesteśmy otwarci na szeroką współpracę. Panu burmistrzowi chciałbym powiedzieć, żeby przy przekazie medialnym informował mieszkańców o zadłużeniu, tak jak informował przed poprzednimi wyborami. Ja mam tutaj taki gadżet, który przekażę panu burmistrzowi na koniec, żeby policzył, jakie jest zadłużenie dzisiaj na mieszkańca. W 2010 roku było to 1100 z groszem, w tym roku będzie to 1400 z groszem, takim dość dużym, a na przyszły rok zaplanowano 1700 zł. I my nie możemy budować wspólnoty na tym, że będziemy negować to, co zrobili poprzednicy. Jeżeli ktoś zrobił dobry projekt, to trzeba to wykorzystać. Oby tych projektów pan burmistrz przygotował jak najwięcej. Przykład szkoły w Baninie, gdzie miało być taniej, znacznie taniej, okazuje się, że będzie drożej, a czy lepiej? Wątpię w to i myślę, że nie tylko ja. Wszystkim kandydatom, wszystkim życzę wszystkiego dobrego w tych wyborach. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć, dlaczego tu siedzę. Ponieważ pełen obaw związany z tym, jak działa urząd w związku z przyzwyczajeniami, z standardami, które tam funkcjonują oraz układami. Bałem się podejmować tego wyzwania, ale pod jakby
wpływem sugestii wielu osób, które mnie znają i które znają moją aktywność, na ostatniej prostej tak naprawdę podjąłem decyzję o starcie na stanowisko burmistrza gminy Żukowo. Z wykształcenia jestem energetykiem, może dlatego mam tyle energii do tego wszystkiego, dlatego mnie ludzie dostrzegają. Przy okazji chciałbym podziękować za to, że tyle osób głosowało na mnie, kiedy zostałem radną na Medon w tym roku, także dziękuję wszystkim, którzy wysyłali mi SMS-y. Ogólnie jestem osobą aktywną społecznie, ponieważ funkcjonuję w wielu organizacjach społecznych i nie tylko. Współpracuję też z kołami gospodyń, z radami sołeckimi i z mojego okręgu zrzeszeniem kaszubsko-pomorskim bardzo intensywnie do ośrodkami pomocy społecznej, ponieważ to jakby z racji pewnie innych obowiązków. Uważam, że dzięki temu znam potrzeby mieszkańców i wszystkich, którzy mieszkają na terenie tej gminy. Dodatkowo przez wiele lat ostatnich zajmowałem menedżerskie stanowiska w firmach ponadregionalnych, ogólnopolskich, nie tylko. Uważam, że ta praca zawodowa dała mi bardzo duży horyzont i dużo możliwości wykorzystania ich teraz na bazie gminy. Uważam, że gmina powinna funkcjonować jak przedsiębiorstwo troszeczkę z dużym skierowaniem na mieszkańca. To mieszkaniec powinien decydować o tym, jak funkcjonuje urząd. Urząd przychodzi do urzędu, powinien, każdy petent, który przychodzi do urzędu, powinien być traktowany jako klient, który tak naprawdę utrzymuje ten urząd. I dlatego też zdecydowałem się na kandydowanie na to stanowisko i dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dochodzą do mnie z różnych stron głosy o nieprawdziwych informacjach przekazywanych przez moich konkurentów na temat spółki komunalnej Żukowo, której byłem prezesem, chciałbym wykorzystać ten czas, który Państwo mi dali i przytoczyć kilka faktów na ten temat. Byłem prezesem przedsiębiorstwa komunalnego od maja 2009 roku do 19 kwietnia 2011 roku. Pierwszy rok, czyli rok 2009, to był rok inwestycji. Ta firma powstawała, trzeba było kupić wszystko, od śrubki poprzez młotek, aż do sprzętu budowlanego typu koparka, ładowarka, przeciągnik. Jak w każdej firmie, najpierw trzeba zainwestować, żeby później były z tego jakieś zyski. W roku 2010, kiedy byłem prezesem spółki przez cały rok kalendarzowy, ta firma przyniosła zysk. Niewielki, ale był to zysk, 3,5 tysiąca złotych. Następnie w roku 2011, kiedy byłem prezesem tylko do 19 kwietnia, w okresie od początku roku do 31 marca spółka wykazywała zysk 29 tysięcy złotych. Kiedy rezygnowałem, kiedy odchodziłem z funkcji prezesa, spółka dysponowała na koncie i w kasie środkami w wysokości 294 tysięcy złotych. Nie miała żadnych długów. Gmina Żukowo była winna spółce 49 tysięcy, a spółka była winna swoim podwykonawcom 45 tysięcy. Mój następca zakończył rok 2011 stratą 207 tysięcy. Czas zakończył się. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Żukowo jako miasto, jako gmina bardzo intensywnie się rozwija. I myślę, że powinniśmy podjąć takie działania, aby gmina w dalszym ciągu tak intensywnie się rozwijała, ale ten rozwój będzie wtedy miał miejsce, jeżeli będziemy pozyskiwać dodatkowe środki, które można będzie pozyskać. W ostatnich 4 latach pozyskaliśmy 25 milionów dodatkowych pieniędzy, to jest unijnych, jak i również zewnętrznych, które pozwoliły na realizację wielu zadań inwestycyjnych. Budżet gminy wzrósł w tym czasie o 36 milionów złotych. Także jest to znaczące, to jest budżet czasami nie jednej gminy, która posiada taką wielkość budżetu. Myślę, że w ostatnim okresie czasu i Żukowo zmieniło swój wizerunek. Zmienia się wizerunek również wsi sołeckiej. Chciałbym, aby Państwo
uczestnicząc w wyborach, zadeklarowaliście, żeby ta zmiana nadal intensywnie była realizowana. Myślę, że w tym okresie czasu będziemy mogli dalej wykorzystać nową szansę pozyskiwania środków unijnych. To jest ostatnia szansa. To jest ostatnia szansa również i dla Żukowa. Bo po 20 roku już tych środków nie będzie. Ile w tym roku pozyskamy, w tym rozdaniu pozyskamy, o tyle będziemy bogaci. I zachęcam Państwa do udziału w wyborach. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję.